Po 10 latach w końcu nadszedł ten dzień. Czas na spotkanie się Nishikiego i Kiryu. W poprzednim odcinku, tutaj w Yakuzie, Kiwami, witajcie z powrotem. Poznaliśmy pana od tatuaży, który właśnie zrobił tatuaże Nishikiego, który jest karpiem, tak zwany koi, oraz Kiryu, który ma smoka. Została nam wytłumaczona więź między tym właśnie karpiem i smokiem i jak to ten karp chce zostać kiedyś smokiem i pokonać smoka i... No to symbolizuje to, co się dzieje teraz z Nishikim i Kiryu. Nishiki po prostu chce za wszelką cenę pokonać Kiryu i stać się również smokiem. Ale dobrze. Dostaliśmy telefon od Nishikiego, że mamy się spotkać w Serenie. I to spotkanie dawnych przyjaciół, którzy teraz... Obaj uważają się za zdradzonych, jeden drugiego zdradził i teraz kompletne nieporozumienie między nimi jest. A spotkają się w tym miejscu, gdzie kiedyś lubili się spotykać regularnie. Ogólnie, co do tego tatuaża Nishikiego, trochę przeczytałem w internecie i ten tak zwany koi jest po prostu karpiem. Karpiem, które były hodowane w Japonii i występują w różnych kolorach. I są też właśnie takie specjalne, że w tych legendach występują też trochę tam z yokajami, mają do czynienia. I co ciekawe, pełną nazwą koja jest Nishiki Goi. I tu mamy znów nawiązanie do Nishikiego. Pewnie nawet w realiach gry, w świecie tutaj Yakuzy, można sobie to jakoś wyjaśnić w ten sposób, że... Nishiki zauważył, że ma podobne imię do tego i właśnie dlatego zrobi sobie tego karpia, że było tak zabawnie, że to jej ukryte znaczenie jego imienia, czy coś w tym stylu. Nishikiyama ga koko ni? Haruka wa toujoukai ni nerawareteru. Tsuredasane to mazui zo. Sai no kawara ga ichiban anzen daro. Asuko ka. Ma, tashika ni sou daro ga. 行かないよ。私。どうしたの、はるかちゃん。おじさん、さっきお母さんのこと調べに行ってたんでしょ。なのに、なんで連れて行ってくれないの？私、お母さんに会いたいの。ここに遊びに来たんじゃないの？おい、はるか。このペンダントでしょ。このペンダントがみんな欲しいんでしょ。 私なんてどうだっていいんでしょ。おじさんだってきっと100億円欲しいから私と。 すまん。お母さんのこと教えてよ。何か知ってるんでしょ。ねえ、教えてよ。なんとか言いなさいよ。はるか、キリュウはな、お前のお母さんが。うるせえ、言うな。 はるか、今は俺を信じてくれ。それしか言えない。私だって信じたい。でも、私にはお母さんしかいないの。おじさんが勝手にするって言うなら、私もそうする。さよなら。はるかちゃん。はるか。 No to spotkanie z Nishikim może jeszcze trochę poczekać. Musimy odnaleźć Harukę i znaleźć dla niej jakieś bezpieczne miejsce. Żeby Nishiki jej nie złapał, nie zobaczył jej przy nas. Bo wtedy możemy się z nią pożegnać. Ach, Data, idziesz z nami? Okej, gdzie ona mogła pobiec? No to bawimy się teraz w wielkie śledztwo. Ignorujemy to, że tam na górze mamy czerwoną strzałkę. Udajemy, jakby tego nie było i udajemy, jakbyśmy szli z własnej woli. Ale no tak, przecież Kiryu, kiedy dostał telefon, to Nishiki mówił, że mają się spotkać jutro, nie? A nie dzisiaj od razu. To ma sens? Nasz informanta może wie coś na ten temat. Może zobaczył tą dziewczynę. Ale? 何？本当か？あ、はい。すぐそこのゲームセンターに入っていきましたよ。でも、
なんか様子が変だったな。どんな感じだった？ええ、なんか妙に寂しそうっていうか、うつむいたまま歩いてたんで声かけられなかったんですよ。そうか、あいつはまだ店にいるのか？いや、ちょっとそこまでは。でも店の客に聞けばわかると思いますよ。わかった、ありがとう。Już tutaj byliśmy, chociaż nie, w tym w dużym klubie Zaga chyba jeszcze nie byliśmy. Chciałeś się zagrać? Ma jakieś drobne? Haruka, jesteś tu? Nanka yopparatta ayashii otoku ga osanai onna no ko tsureteta. Abunai yo ne. Hee, doko de? Shichiku dori no chūshajou no tokoro. 超ヤバそうな感じ。シチフォークストリートパーキングロット。Zobaczmy, czy na mapie gdzieś to odnajdziemy. No bo to chyba zaczyna się teraz ten moment, gdy nie będzie nam pokazywane na mapie, gdzie mamy iść. Nie, jest jednak pokazywane. Szyczy Foku Street, Park Alley, Parking Lot. A, czyli jednak jest to pewne ułatwienie. A już myślałem, że sam muszę się postarać. Wiem, że na pewno były takie momenty w Yakuzie i jeszcze będą. No ale prawdopodobnie jeszcze nie teraz. Patrzcie, tam Tetris jest na górze, tylko że z różnymi różnokolorowymi, długimi bloczkami. Chciałbym mieć datę. Znaczy nie datę, datę jest za mną, ale chciałbym wiedzieć, który dzień dzisiaj jest. To mi się przydało, tak. Data, godzina. Bo kurczę, niby mówią cały czas, że święta są i choinki tutaj wszędzie są, ale śniegu jak nie było, tak nie ma. Tu jest normalnie Battle Center. Śniegu jak nie było, jak tak nie ma i... No... Którego grudnia mamy? Co tu się odwala? Ej, ty! Omae shoujo o minagatta ka? Sake motte koe! Oi, chiisana onna no ko o minagatta ka? Urasai! Sake da! Sake motte koe! Oi, onna no ko o minagatta ka? Dou nanda? Suimasen! さっきまでここにいたんですが、スーツの男がさらって行きました。どこに行った？どこかの公園とか、携帯で話してました。Koleś w garniturze i park? Dlaczego ten park? A nie, dwa parki. No ja właśnie pomyślałem od razu o parku z Purgatory, ale... Dobra, ten który jest bliżej, co? Skoro i tak bym poszedł od razu do Purgatory. No ale kurczę, tak samo. Pierwszy krok, który bym zrobił, gdybym nie dali mi znacznika, to bym poszedł do tego informanty. Czyli może nawet to zadanie udałoby mi się zrobić bez znaczników. He? Mam wejść do środka? Później się okaże, że pójdę teraz pogadać z florystą, a on nie będzie miał nic nam do powiedzenia. Te beczki też się cały dzień palą, co nie? Jakieś... Nie? Do spalenia materiał musi być, który je napędza. Nie, nic tu nie ma. Czyli jednak ten drugi park? Ja już sam nie wiem, co myśleć. Biedna Haruka, kurde, rozumiem, no czuję się zdradzona. Myśli, że wszyscy... Może że wszyscy ją zdradzili, że Kiryu też zależy tylko na pieniądzach. A może... Sama nie chce tak myśleć i chce mu wierzyć, ale... No, poznała już jakiś świat i jest...
nieuczciwy. Dlaczego mi nadal tutaj zaznaczasz, skoro tutaj niczego nie ma? Trochę taka głupota. No to chodźmy do tego drugiego parku, skoro już tutaj jesteśmy. Musicie mi przeszkadzać, ja tutaj mam ważną misję. Kurde, Street Fighter. Daty mi cały czas pomaga, to jest akurat przyjemne. Właśnie nie rozumiem, dlaczego w Substory wtedy ten koleś od judo nam nie pomagał. Bo też mógł przecież walczyć. Nie chcieli mu dać modelu postaci w walce, gdzie nie ma swojego stroju do dojo, czy jak? Czy co było takim problemem, że tego nie dali? To, że jest po prostu ze Substory i że nie chcieli graczowi dać przymusu, że musi teraz robić tego zadania i dlatego on w ogóle nawet za nami nie chodził i nie istniał? I tylko pojawiał się wtedy, gdy podchodziliśmy do odpowiednich miejsc związanych z tym Substory? Jeszcze jeden. No trochę już za dużo tego, trochę za długo żyjesz. Ale dostajemy coraz więcej CP, to może niedługo będziemy mogli sobie najwyższy poziom biegania wykupić. No patrzcie, Kiryu już sobie całkiem dobrze radzi. A karta? Ojej, już 15 kart Mesu King mamy. Całkiem szybko sobie szybko biega i długo biega, ale no kiedyś się w końcu zmęczy. Tylko nie wiem jeszcze kiedy. O, nagle zaczyna się już męczyć. No, daje nam znać przynajmniej, że się męczy, więc można wtedy chwilę czekać i robić dalej. O kurde, nie. Jeszcze raz. Tylko tym razem zwykłe gówniarze. W ogóle, za kogo oni się mają, he? Nie za bardzo rozumiem, co oni tu ode mnie chcą. Za te jego obślizgłe Włocha, ale... Może tak szybciej ich załatwimy. No nawet finishery są szybsze. Datę go położył. Wstawaj, leniu! Tak w dwójkę go załatwić. A ten z tyłu co nie wstaje? A już go załatwiliśmy. Dlatego nie wstawał. Niedługo będzie można znów wydać punkty, ale no najpierw Harukę odnaleźć. Trzeba stawiać sobie priorytet. Chciałem powiedzieć, że jeżeli jest na Children's Park, to nawet miałoby sens. Na placu zabaw, tak? Sobie stać. To po nazwie można by pomyśleć, że to może jakaś wskazówka czy coś takiego. W szybkim stylu nie możemy łapać. Na kółko robimy to. Dlatego to jest bardziej ten styl, który... No tak, jeżeli tylko chcesz bić, dawać szybkie ciosy, ale niestety te ciosy nie zadają wtedy aż tyle obrażeń. I nie zawsze trafiają, bo łatwiej je zablokować. I co do kombosów, też nie za bardzo się znam, jak dokładnie mogą to wyglądać. Ale Yakuza Kiwami 1 i Yakuza Zero to są jedyne gry z serii, które właśnie mają te 3-4 różne style. Pozostałe gry mają tylko styl Smoka Dojimy, więc nacieszmy się, póki jeszcze je mamy i tak troszeczkę tutaj się pobawić w te różne style walki, a nie tylko cały czas Brawler albo Beast. I tak już częściej używałem inne style niż to było w mojej prywatnej rozgrywce, bo tam zawsze na Brawlerze grałem, a tutaj już trochę więcej właśnie w Beast się wczułem, jak widzieliście ostatnie odcinki.
To może szybki też jakoś załatwimy, jak będziemy teraz też Majime załatwiali częściej? Jak to nie wygląda, by Haruka tu była? Czyli miałem jeszcze możliwość się rozejrzeć tam, po tamtym parku. Zabawne. Świetny, świetny odcinek. O, jeszcze raz. Jak będę pokonywał Majime teraz częściej, to może damy jakoś radę szybciej odblokować dużo ataków z stylu Smoka Dojimy i tam też tym powalczymy trochę. Tylko że właśnie jeżeli nie złaczymy go, to żadna strata, bo w innych grach Yakuzy obok Zero i Kiwami 1 będziemy mogli cały czas podziwiać styl Smoka Dojimy. Kurihara i bam. Tak kopiącego się nie leży, leżącego się nie kopie niby, ale no wiecie jak jest, czasem trzeba. Nie zawsze można się trzymać reguł, które sam sobie nakładasz. Są ważniejsze rzeczy momentami. Że też datę za nami nadąża, jako taki spity policjant. Jeszcze 2 godziny temu był mocarnie pijany, a teraz? O, przebiegliśmy już 5 kilometrów do tej pory. No w sensie, że nie, że przez całą grę tylko biegliśmy, tylko szliśmy 105 kilometrów, ale że podczas biegania, podczas animacji tej tutaj, podczas sprintu, o, tego słowa szukałem. No to teraz się rozejrzymy jeszcze po odpowiednim parku. Że też nie wpadło mi do głowy, że mogę wcisnąć tutaj przycisk do rozejrzenia się. No patrzcie. Nie wygląda, jakby Haruka tutaj była. To gdzie może być? Jest jeszcze jakiś inny park? Wcześniej mi go nie pokazywali chyba. Public Park 3. To jest na pewno ten park, którego szukam. Oby się nic w tym czasie nie stało. Gdyby to było GTA, to mielibyśmy już jakiś limit czasu czy coś takiego, w którym musimy ją uratować. A tak ogólnie, wielu, gdy widzi po raz pierwszy Yakuzę, to ma takie wrażenie, jakby to było takie połączenie GTA z jakąś tam grą bijatyki, jak Street Fighter czy coś takiego. Jednakże bardziej można to porównać do Shenmue, też od Yakuzy, i można powiedzieć, że to Shenmue wyglądałoby w ten sposób, gdyby dodano tam właśnie sprawy z przestępstwem organizowanym. Oraz gdyby się trochę rozwinęło. W dzisiejszych czasach tak mogłoby wyglądać Shenmue, gdyby do Shenmue dodać Yakuzę. I bardziej ta gra jest takim rozwinięciem takich, no, brawlerów, które kiedyś mieliśmy. Jak to było na przykład na Super Nintendo, gdzie była gra, gdzie no coś jak Battletoads na przykład, tylko była też taka gra, no, gdzie również podobny nie był styl walki, że podchodziłeś tu do gościa i biłeś, i biłeś, i biłeś, i było to tylko w 2D. Takie rozwinięcie tego plus gry fabularne. Z GTA to w sumie można tylko wziąć ten taki styl opowiadania historii. Chociaż no, jednak bardziej filmowo wychodzi to w Yakuzie niż wychodzi to w GTA. Chociaż nie grałem w GTA 5, mówię tutaj o grach do 4. W tamtych GTA nadal, no fajnie się historia była przedstawiana, miała swój klimacik. Jednakże te cutsceny jeszcze trochę bardziej amatorsko wyglądały niż tutaj w Yakuzie. Tutaj już od jedynki czujesz się, jakbyś oglądał film, i te cutsceny są o wiele dłuższe niż w GTA. Jest jeszcze większy nacisk na fabułę niż jest już w GTA. Wielu ludzi ogólnie myśli, że GTA nie mają żadnej fabuły i tylko gry, gdzie zabijasz ludzi, no ale to są ci, którzy tylko grają w te sekwencje, gdzie chodzą sobie po mieście i zabijają wszystkich i misji nie robią. Ale dość o GTA. I jeśli przypomni mi się nazwa tej gry na Super Nintendo, którą miałem na myśli, to wam powiem. Haruka, dogo da? Kiryu-san ni Date keiji desu ne. Kochira mo omukai suru junbi ga totonotta tokoro desu. Go annai itashimasu.
ここはスターダストじゃないか。どういうことだ。お入りになれば分かりますよ。お待ちしてました、桐生さん。はるかは無事なんだろうな。はるか！くそ！カズキたちはどうした？別室です。縛るくらいはしていますが、無事ですよ。何者だ、お前ら。それはやめておきましょう。お互いのためです。それより、お嬢さんが持っていたはずのペンダントは？お渡し願います。渡せばハルカを返すんだな。もちろんです。ストップ。そこで止まってください。ペンダントをこちらに投げてください。ハルカ、すまない。伊達さん、無事か？いや、ハルカが、くそ、浅井が腕を撃たれた。Agent Smith wysłał po posiłki najwyraźniej, jak widać po okularach słonecznych. Coraz większe gnoje się tutaj znajdują. Że niby dziecko strzelać, to... Jeżeli chodzi o skurwieli bez honoru, to... No mamy tutaj już kilku. I proszę, po raz pierwszy mamy wroga, który... korzystał z pistoletu. Gdzie jego pistolet? Dlaczego nie mogę podnieść pistoletu? Ty mi dasz swój pistolet, kolego? Dlaczego nie mogę waszy pistolet? Chcę wasz pistolet! Oni chyba są trochę debilami. Mają pistolety, a wolą mnie bić. Co prawda ja, gdy grałem w Resident Evil 6, po drodze Leona Kennedy'ego, to też lubiłem sobie kopać zombie, bo to było po prostu zabawne. Ale tutaj to są NPC. Chodzi o ich życie lub śmierć. Ale dobra, to są naprawdę agenci z Matrixa, kurde. Nie potrzebują pistoletów tak szybko, jak się ruszają. O, czy widziałem tu, że pistolet? Nie? Halo? Pistolet? Dlaczego nie pistolet? Ma ktoś pistolet dla mnie, który mógłbym naprawdę użyć. Zazwyczaj pistolety mogę podnieść, kiedy przeciwnika zniszczyłem, ale nie. Jakoś w tej misji chyba jeszcze nie chcą mi dać pistoletów. Albo teraz po prostu nie miałem szczęścia i mi się wszystkie jakoś zbugowały. I chciałbym wykorzystać moją specjalną umiejętność unikania strzałów i rozbrojania przeciwników. To może ktoś by strzelił w końcu? O nie? O, ktoś strzelił, ale nie miałem naładowanego pasku hit. Może się uleczę przy okazji, skoro już jestem w takim etapie? 70 punktów, to niedługo będzie można się pobawić w wydawanie. Co oni chcą mi powiedzieć? A czekaj, chyba nawet nie muszę czekać, a... O, ile jeszcze będziecie mi tu jakieś głupoty robili, małe gnoje?
chyba nie muszę czekać, aż będą strzelali. Wystarczy, że mam... Tak. No. Wystarczy, że mam... że mam hit naładowany i gość z pistoletem stoi przede mną i mam kilka sekund, żeby naładował mi się ten przycisk. No, mogłem teraz znowu wcisnąć, ale nie. To są chyba naprawdę tych specjalni agenci. Oni są z Omi Alliance, co? Bo klan Tojo nie ma takich gości. To diabła! Myślałem, że mogę wcisnąć teraz ten cholerny przycisk! Banda wieprzy. Zabiję wszystkich innych tutaj i wtedy zabiorę się na tego jednego, no. Z pistoletem, bo chcę pokazać wam tą animację. No to ty jesteś tym tajemniczym facetem. Nie, to wszystko tajemniczy faceci. Myślałem, że to jest ten główny, który przed chwilą stał na górze. Ale najwyraźniej nie. Najwyraźniej tak nie ma, tylko on po prostu ma więcej życia. Pewnie tutaj szef, szefunio. Jakiś ninja. Nienawidzę specjalnych agentów. To dam radę teraz pokazać? Wstawaj. No, w końcu! Wynocha z tym pistoletem. I po tym, co zrobiłem teraz, powinien nie mieć pistoletu. Gdyby przeżył. No, uciekajcie, gnoje! Umeru, to kono soshiki no monda. Gokudou ja ne na. Nande pendanto no koto o shitteru? Oi, kotaeru! 俺たちは。春香、大丈夫か？出血の割には傷は浅い。大丈夫だ。心配ないだろう。おじさん、助けに来てくれたんだね。ああ。ごめんね、私が勝手なことばかりするから。 春香、俺もお前に謝らなきゃいけないことがあるんだ。ちゃんと聞いてくれるか？うん。水木、お前のお母さんな、もう死んでいたんだ。すまない。俺は助けることができなかった。ごめん。 고멘나 하루카. 키리오산. Mogliśmy ich trochę wcześniej uratować. Utarta otoko no mune ni このバッジがついていた。俺はこの線から少し探ってみることにする。ああ、頼む。すまない。こんな騒動に巻き込んじまって。何言ってんすか？そんなことを言わないでください。そうですよ。俺らの方こそ銃向けられたっきり何もできませんでした。すみません。 おう、このお嬢ちゃんが噂の子か。ああ、嫌われちまったかな。なあ、この子をしばらく匿ってほしいんだが。分かったよ。でもあんたに頼まれ事するのも妙な気分だな。ああ、俺もだ。ここを好きに使うといい。ま、 外見はちょいとあれだが。花屋、恩に着る。ありがとう。まあいいって。ここならヤクザも警察も攻めては来ねえ。安心していいぜ。桐生、俺は一度署に戻る。明日は錦山と会うんだ。
今日はもう休め。ああ、そうさせてもらうよ。Bezdomni mają nawet telewizory tutaj. To jest dopiero coś. Luksus w czyśćcu. Florysta naprawdę... Naprawdę wiele... Date-san. Mu zawdzięczamy. Sudo. Kogo wa Serano sasugai genba desu. Yonka no Date-san ga nani ka. Sou da na. Jama shita na. 10年前のあなたは私にとって目標だった。的確な捜査、周到な計画、そして事件への執着心、どれをとっても刑事として一流だった。それが今、あなたの行動が理解できません。何が言いたい？私はあなたとあなたの協力者を監視しています。これは忠告ですよ、先輩。須藤、お前に真実は捕まえられしない。On raczej już zna prawdę i próbuje ją ukryć. Więc ten koleś Sudo był kiedyś pod nim. Kiedyś podziwiał Datę. Możemy teraz zapisać, to jest tak jakby nasza nowa kryjówka, The Purgatory. Niby chata niezbyt bogata, ale i tak jest tutaj przyjemnie i możemy ukryć tutaj Harukę. Jako że ani policja, ani Yakuza nas tutaj nie odnajdzie za bardzo. Chyba że siłą przyjdą. Kiryu, mada Nishikiyama to aumu de wa jikan ga aru. Haruka mo iroiro atte tsurakatta daro kara. Sukoshi wa kibarashi ni itte koi. To może być bardzo dobra kryjówka dla nas i bezpieczna. Daga, Haruka wa kizu ga. Kizu wa asai. Sore ni, ano ko ni tochi wa tama no asobi no hou ga ii kusuri ni naru sa. Ore wa koko de matteru kara, itte yatte kure. Wakatta. よろしく頼むよ。傷は大丈夫なのか？うん、もう全然平気だよ。伊達さんも弾がかすっただけだから大丈夫って言ってた。おいおい、それが刑事の言うセリフか？本当なら医者に見せるところだ。きっとこんな経験したことのある子他にいないよね。ドラマのヒロインになったみたい。ずいぶん肝っ玉が座ってんな。Ma, a mali mucha surun janezo. Yokai. No, Haruka czuje się teraz jak heroina w telewizji. Ma, ma. Heroina, kurde. Bohaterka telewizyjna. Nakamichi dori to Taihei dori no butskaru basho ni takarakuji uriba ga aru ndesu wa. Takarakuji ja kibarashi ni naranai na. Ya ya, hanashi wa kore kara desu.そこの売り場の女に話しかけてみてください。もっと楽しい場所に案内してくれますぜ。はるかは携帯電話持ってるのか？持ってるわけないじゃない。ひまわりにいたんだから。なんだ。伊達さんが最近はガキでも持ってるなんて言ってたが、さすがにみんながみんなってわけじゃねえんだな。クラスの子はみんな持ってるよ。放課後はいつもメールで待ち合わせしてたりするし。え、文通でもしてるのか？やだおじさん、メールも知らないの？さすがに遅れすぎ。何？メールって手紙のことじゃねえのか？No, każdy to nie zawsze jest każdy, a Kiryu myśli, że mail to listy po prostu, takie normalne. Jeszcze będzie musiał się wiele nauczyć, tym bardziej, że przez następne lata też wiele się zmieni. Później smartfony i różne inne nowoczesne rzeczy. Jeżeli już teraz Kiryu zostanie w oddali, to może później mieć problemy z technologią. Jak widzimy po wielu, wielu przykładach nowoczesnych, antynowoczesnych... Ludzi, którzy nawet nie są tacy starzy, kurde, 40 lat i już kompletnie z niczym technologicznie sobie nie radzą. Bo w pewnym momencie przestali się tym nawet interesować, albo przestali się przyzwyczajać i próbować zapoznać z czymś. Obyśmy my tak nie skończyli. Bo później trudno to nadrobić. いや、俺は買わないが、買う人もいるんだ。何それ？どういうこと？
なんて答えでいいんだ。Widzieliście to, Haruka jest strasznie potężna i strasznie stabilna. Dorosłego, bo pchnęła kiedy weszła tylko na niego. Oh boy. Cudo nad cudami. I ta przed chwilą rozmowa o zabawkach dla dorosłych. Nie, nie bijemy się teraz. Chcemy się zabawić. Trochę się zgubi... Dobra. No to bijamy mordy. Mamy teraz zanim pójdziemy spać, żeby rano być gotowi na spotkanie z Nishikim w Serenie, pójdziemy, żeby Haruka mogła spędzić gdzieś miło czas. Jako że śmiech jest najlepszy do wyzdrowienia, jakiegoś zabawnego miejsca, gdzie Haruka mogłaby się poczuć lepiej, zapomnieć o tym całym stresie, który teraz ma. Nawet całkiem dobry pomysł, jak dla mnie. A dlatego to jeszcze chciałbym tutaj wpakować w ten odcinek. Może będzie trochę dłuższy wtedy, do 50 minut czy coś, ale żeby tą rzecz z Haruką mieć już za sobą, żebyście mieli to wszystko w jednym odcinku. Jej zły czas i jej dobry czas. I w następnym odcinku wtedy spotkamy się z Nishikim. Kto wie, może jeszcze będzie kilka zabawnych rozmów z Haruką. Żyła w sierocińcu, to też również wiele rzeczy nie zna, ale no już od początku dowiedziała się, jak ciężkie życie potrafi tak naprawdę być. No nie, nie, tylko nie Majima. Dostaliśmy tutaj od jednego z bezdomnych informację, że gdy kupimy tutaj loterię, to możemy naprawdę odkryć coś bardzo ciekawego, jeżeli kupimy los na loterię, albo jeżeli ogólnie tutaj pogadamy. O kurde, niedługo znowu 100, to będzie można znowu wydać. Szybko te punkty zdobyliśmy, to nie za bardzo miałem czasu je wydać. Sakamoto! Czy to nie jest ten gość, który zawsze wszystko robi idealnie? Sakamoto? Któremu chcą spod tyłka popchnąć, zabrać po prostu krzesło, żeby usiadł w powietrzu i się wywrócił, on po prostu siada na powietrzu. Było takie anime chyba. Jasne. I ten z Persony 5, Ryuji, miał na nazwisko Sakamoto. Ściana. Co to? Ja nie pytam, jak to działa. W Rycerzach z Szanghaju już to mieli, więc... No to zagrajmy! Tylko w co tutaj gramy? W kości? W kości! Zaiste piracka gra, gdzie można ładnie oszukiwać. Ogiak-san, kozurekaj. Szakai benkyou sa. Meiwak ka? Bec ni. Tada, koko ni wa kodomo ryokin nante arimasen ze. Hairimasu. Sa, hatta hatta! Cho! Issei no ii ko da. Cho! Okej, więc tak to działa. Parzysta lub nieparzysta. No dobra, to... Zaufamy temu, co Haruka chyba ma do powiedzenia. Parzysta! Wchodzimy.
Chociaż kurde nie jestem pewny, czy tak to się mówi, parzysta i nieparzysta, czy o do tego się odnosi, bo ostatni raz słyszałem o tym w pierwszej klasie, a potem wyjechałem do Niemiec, więc nie za bardzo pamiętam, czy tak się używało tych słów, ale no w każdym razie wiecie, co mam na myśli. Chouhan koma soroimashita. Chou. Ichi ni no han. Yarume. Dobra jest. Hairimasu. Sa, hatta hatta. Chouhan. Han daro. Kore wa chou. Więc znów równa. No będę mówił równa i nierówna, to chyba lepiej. Tu mam pewność. Chouhan koma. Równa! Bardzo ładnie. No i tak, to jest trochę oskryptowane tak naprawdę. Później w tej minigierce będziemy mogli normalnie grać, ale... teraz chodzi o to, żeby wygrywać cały czas. Bo Kiryu automatycznie ufa jej. Jak ty to robisz, Haruka? No to jeszcze raz ci zaufamy. Goroku no han. Mamy naprawdę szczęście z kostkami. Albo ona zna jakiś system, jak to działa. Chotto chūza sasete itadakimasu. Sugu modorimasu nde. Yakushou da ne, oji-san. Nanka watashi sainō aru kamo. Sou da na. Watashi no okage de kattan dakara ne. 何かおごってよ。 いや、お待たせしました。年のせいか小便が近いもんで。さあ、続いてまいりましょう。入ります。勝負。次はね。 Co on zrobił? Czy poszedł po inne kości? Nagle już nie pasuje. Nie wychodzi jej zgadywanie. Osuwadi itadakimashou ka. Okyakuzu? Kiyasuku sawaruna. Nani shiyagaru? Nani yatten da? Kurasun janae yo! Jaba shita na. Machiyagare! Oji-san. Oi, are? なんだおりゃ。随分変わったサイコロだな。イカ様じゃねえか。どうなってんだこれ。ふざけがって。おい、出てこい。イカ様だ。つまみだぜ。 No właśnie, w tym wszystkim zawsze chodzi o oszukiwanie. Znałem już takich, od których słyszałem, że oni znają system, że kompletnie rozczaili system, jak to działa na tych maszynach slotowych na przykład. Bo zawsze wygrywali. I tak oto jeden koleś, którego znałem, pożyczył. Albo raczej dwóch, no nie całkiem głupków, bo w normalnym życiu to byli całkiem inteligentni goście. Ale w tym momencie naiwni goście uwierzyli mu i dali mu po... no jeden dał chyba 3000, a drugi dał mu chyba z 200 euro. I wtedy tamten poszedł, żeby
powiększyć te pieniążki, żeby wygraną im dać i wtedy też miał coś za to dostać. No i wtedy przegrał te pieniądze. I potem nigdy już go nie widzieli. Oczywiście później rozeszło się po sądach i tak dalej i z policją, ale już sam nie wiem, jak to się później skończyło, bo mnie to nie interesowało, ale... Pamiętam, że tego gościa, który właśnie przegrał te pieniądze, kilka miesięcy później widziałem w Wielkiej Bryce, w jakimś tam Mercedesie i myślałem sobie, a no, wcześniej tego nie miał. Wtedy brakowało mu pieniędzy nawet na prawo jazdy, więc no, zabawna historia. Do dzisiaj się śmieję. A to co, łysy? A kogo ty się kurna masz? Wiesz co? Rzucę tobą. Chyba, gdybym mógł go tylko złapać. Pamiętam, że gdy ostatnim razem tutaj byłem, w mojej własnej prywatnej rozgrywce, bez nagrania, to nie byłem przygotowany na to, że będę musiał się tutaj bić i brakowało mi do leczenia i dlatego musiałem uważać tutaj, żeby pokonać ich bez dostawania zbyt wielu obrażeń. No, chyba z 4 próby potrzebowałem, ale wtedy w końcu no też się udało. Ale jeszcze wezmę jeden eliksirek, jedno leczenie. Jak to możliwe, że go nie mogłem wykonać na nim finishera? Na nim też nie mogę. What's going on here? Tak przy okazji... To gdzieś tutaj są pochowane, bo można tutaj chodzić sobie. A właśnie, pamiętam co wtedy robiłem. Pamiętam co wtedy robiłem. Poukrywałem ich. Jakoś tak gdzieś tutaj sprawiłem, że byli w tym zakątku. I wtedy biłem jednego po drugim, żeby zbyt wielu nie mogło mnie atakować naraz, wiecie? I tak jednego po drugim załatwiałem, bo wtedy trochę dłużej potrzebowałem, żeby się ich pozbyć. Więcej uderzeń w ogóle, a nie tak jak teraz, że po prostu łatwiutko i szybko ich rozwaliłem. Chyba gdzieś tutaj był też eliksir ukryty. Czy źle pamiętam? No nie. Nigdzie nie widzę aktualnie. Nie mogę na nich zrobić finisherów. Teraz mogłem, ale coś nie chciało działać. Za łysinę znowu złapać i bam! Shimano number 2. Dealer Tetsu. Dealer? How it can be that... Że on tutaj teraz... Nie dostał obrażeń od tego przed chwilą. Co to ma być? Przeszkodził swojemu koledze? Że to mu tak mało zadało. To jest jakiś wielki dryblast. Kurde, ochrona. Spodziewali się, że ktoś jeszcze ich kiedyś wykryje? Co do diabła? Też z jednym teraz będę miał problem? Gdy wcześniej nie miałem z pozostałymi? No ma duży pasek życia, nie? To on trochę... O kurde, kung fu potrafi! Kung fu... Pandarian! Z Warcrafta. Fiat Panda! Jeszcze raz muszę zmarnować. Myślałem, że jak wziąłem teraz ten jeden, to już nie będę potrzebował zbyt wiele, ale skoro on uważa, że jest lepszy ode mnie, to czemu pokazać? Panie Iwuzaki. I prosto w jajca, o bolesne. ちょっと待った。もう勘弁してくれ。様やらかした壺振りのけじめ。どこでも相場が決まってるもんだ。いや、でもそれは。お客人、大変失礼いたしました。手前、ここの仕切りをやらせていただいております。この壺振りは流れ物でして。 徒歩知らぬこととはいえ、お詫びの言葉もございません。この落とし前は、きっちりつけさせていただきますので。そんな。
この後始末手前どもにお任せいただけませんでしょうか。もちろんただでとは申しません。俺たちも帰るとこだ。あとはあんたに任せるさ。ご理解いただきありがとうございます。今後ともごひいきに。I troszkę pieniążków zdobyliśmy, chociaż tylko je odzyskaliśmy nawet. Sorozoro jiganda. Haruka o Sai no kawara ni azukete koe. A nie, czekaj, my już przespaliśmy się do tego momentu, gdzie... Znaczy, przespaliśmy cały, no, cały dzień i znów był wieczór i wybraliśmy się teraz na spacer z Haruką, żeby zabić trochę czasu, aż będziemy się mieli z Nishikim spotkać. Źle to wcześniej zrozumiałem, że przed pójściem spać jeszcze coś tam robimy. No ale dobra. Kurde, artysta przed chwilą był tam. Prawdziwy. Jeszcze jedna rzecz, którą chciałem wspomnieć. Ci agenci, z którymi walczyliśmy. No wiecie, Agent Smith i jego Mali. Zanim został zabity, ten ich szefcio, przewodniczący, chciał nam powiedzieć coś o tym, kto go wysłał. Wypowiedział imię Jean. Zapamiętajmy sobie to imię. Jean. Bo może jeszcze kiedyś usłyszymy o kimś, kto się podobnie nazywa i wtedy będziemy mogli złączyć jedno z drugim. W sumie potrzebujemy tylko nazwiska i kogoś, kto jest wysoko postawiony i... kto pragnie zabrać no to, co ma Haruka i dostać się do pieniędzy z klanu Dojo. Może Date będzie coś wiedział. Chociaż on chyba słyszał to nazwisko, no to może ktoś inny. Może ktoś inny z naszych kontaktów będzie coś na ten temat wiedział. Może Kazama, gdy w końcu go spotkamy. W końcu uciekł ze szpitala, nie wiadomo gdzie się teraz znajduje. Jest gdzieś z Shinshin. Kiryu, sorozoro jigan da. Ee. 10 nenmae to ima no Nishikiyama wa betsujin da ze. Nan ni shikakete kuru ka wakaranai zo. Ee. Haruka wo tanomu. Wakatteru. 10 nen buri no shinyou to nonde kuru yo. Sukoshi osoku naru kamoshirenai. Un. Kiyo tsukete ne, oji-san. I tu możemy zakończyć odcinek. Sorry, jestem Kiryu. Oe, 10 lat temu to ammari kawatte nei yo na. Souka. Jibun de wa yoku wakaranai ga. Ore nanka mite miro. Shiraga ga don dake fueta to omotten da. Sore dake nani goto ni mo zenryoku de atatte kita tte koto daro. Ainiku bukiyo na mon de ni. Sonna ikikata atta to shitemo kizukanakatta daro ya. Ma, 10 lat temu yori ima no hou ga zutto otokomae da. Sore wa tashika da ze. No, Kiryu się zbytnio nie zmienił, a za to Nishiki się masywnie zmienił. Już nie jest tą osobą, którą znaliśmy 10 lat temu. Ale dobrze, zakończmy odcinek. Jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych odcinków. Wtedy macie zawsze coś do roboty. Rozejrzyjcie się też po playlistach, by może odkryć inne serie. W następnym odcinku spotkamy Nishikiego. Chyba nawet przy Serenie włączę od razu odcinek. Cześć!